Witam Państwa, startujemy z magazynem Usteckim. Kamila Szuba-Salwiak, zapraszam. Transportowy węzeł integracyjny w Ustce będzie nosił imię Jacka Graczyka. Taką decyzję jednogłośnie podjęli radni na nadzwyczajnej sesji. Inwestycja, która była przysłowiowym oczkiem w głowie burmistrza, jest już gotowa. My przybliżamy sylwetkę zmarłego burmistrza Ustki. Jacek Graczyk, inżynier, absolwent Politechniki Łódzkiej, był burmistrzem Ustki w latach 2002-2006 oraz od roku 2014 do momentu nagłej śmierci, 21 października 2020 roku. Odważny wizjoner, człowiek konkretnego działania, pracował według jasno przygotowanego planu. Odwaga burmistrza w podejmowaniu decyzji, wizja miasta na wiele lat do przodu i sięganie po nowatorskie rozwiązania będą jeszcze długo wyznaczały rytm realizowanych przedsięwzięć. W grudniu 2020 roku Rada Miasta Ustka wystąpiła z wnioskiem o nadanie transportowemu węzłowi integracyjnemu imienia Jacka Graczyka, aby upamiętnić w ten sposób jego dokonania i nieprzeciętny wkład w rozwój Ustki. Usteckie Centrum Integracji Społecznej świętuje pięciolecie działalności. Od początku istnienia z usług i programów CIS skorzystało 150 osób. Połowa z nich znalazła zatrudnienie. Centrum Integracji Społecznej w Ustce zostało powołane do życia w kwietniu 2016 roku, jednak dopiero w czerwcu przyjęło pierwszych uczestników i ta właśnie data uznawana jest za początek działalności placówki. Usteckie CIS przez lata działalności przygotowało 13 projektów, wsparło swoimi działaniami 150 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z których połowa znalazła zatrudnienie. Centrum Integracji Społecznej pozyskało 13,5 miliona złotych ze środków zewnętrznych. Oczywiście to we wsparciu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Urzędem Miasta w Ustce. Ogromną rolę oczywiście tutaj przypisujemy Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, w których to pracownicy socjalni wkładają ogromny wysiłek, pracę na rzecz naszych uczestników. To oni kierują ich do nas, pokazują kierunki i pracują z nimi przez cały okres uczestnictwa w programie. Usteckie CIS to także warsztaty skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki nim mogą one podnosić swoje kwalifikacje. Centrum obecnie znajduje się w nowej siedzibie przy ulicy Wiejskiej. Tegoroczny Narodowy Spis Powszechny jest już na półmetku. Oznacza to, że do mieszkań osób, które nie dokonały samospisu, mogą przyjść rachmistrzowie. Ci usteccy są już gotowi do działania. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań odbywa się od 1 kwietnia. W pierwszym etapie osoby chętne mogły dokonać samospisu za pośrednictwem platformy internetowej lub telefonicznie przy pomocy infolinii spisowej. Osoby, które do tej pory tego nie uczyniły, mogą spodziewać się wizyty rachmistrzów spisowych, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami żaden obywatel nie może odmówić udziału w spisie. Rachmistrzowie w teren ruszyli 23 czerwca. Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na to, że każdy rachmistrz, który Państwa odwiedzi, posiada identyfikator. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, to można tożsamość rachmistrza sprawdzić w internecie, a nawet dzwoniąc na policję czy też na infolinię spisową i można w ten sposób upewnić się, że osoba, która odwiedza nas w domu, jest rachmistrzem spisowym. Informacje dotyczące spisu znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta. Ponadto w Usteckim Ratuszu działa biuro spisowe. Tam można uzyskać wszelkie niezbędne informacje dotyczące spisu powszechnego. Na wyjątkową wystawę zaprasza Muzeum Ziemi Usteckiej. Swoje fotografie ukazujące piękno najbliższego otoczenia wystawiają dwaj Ustczanie, Adam Jakubiak i Józef Jaskuła. Jak wskazuje tytuł wystawy Wokół nas, zdjęcia, które zostały na niej zaprezentowane, powstały w najbliższej okolicy Ustki. W ten sposób autorzy prac, dwaj Ustczanie, chcieli zaprezentować swoje spojrzenie na ich najbliższe otoczenie. Wokół nas, czyli wokół 5 kilometrów Ustki, robiliśmy zdjęcia, chcąc zainteresować ludzi tym, co jest ciekawe na co dzień, czego ludzie nie zauważają. To, co jest piękne, ale trzeba się przyjrzeć, poświęcić troszeczkę czasu. I ta wystawa jest po to, żeby ludzie sobie przyszli, zastanowili się, przeżyli coś, no i żeby wyszli zadowoleni.
Jak twierdzą obaj autorzy, zdjęcia powstawały spontanicznie. Wiele z fotografii to efekt zwykłych spacerów po najbliższej okolicy. Faktycznie to są fotografie, które były robione przeważnie w formie spaceru z moją żoną, gdzie szliśmy, napotkałem na jakiś fajny, ciekawy obraz, na fajny kadr, przystawałem na chwilę, robiłem tak zwaną fotografię spod łokcia, bez żadnego zastanowienia. Zajmowało mnie po prostu ujęcie, piękno naszego tutaj otoczenia, no i w ten sposób nagromadziło się troszeczkę tych prac. Większość prezentowanych zdjęć jest zrobiona przy pomocy aparatu w telefonach komórkowych. Wystawę można oglądać do 20 września. Ekspozycja w Muzeum Ziemi Usteckiej nie jest pierwszą wspólną obu autorów. Ponad 30 lat temu przygotowali już wystawę, która prezentowana była w Domu Kultury. 27 czerwca Ustrzanie ostatecznie zdecydują, kto zostanie ich burmistrzem. W pierwszej turze wyborów wyłonionych zostało dwoje kandydatów. Podobnie jak w pierwszej turze, lokale wyborcze w Ustce czynne będą od godziny 7 do godziny 21. Głosowanie odbywa się w tych samych miejscach. Na listach wyborczych znalazły się nazwiska dwojga kandydatów, którzy zdobyli najwięcej głosów w pierwszej turze wyborów. Podczas głosowania stawiamy tylko znak X przy tylko jednej z kandydatur. Przedterminowe wybory w Ustce związane są ze śmiercią Jacka Graczyka. Ich termin był kilka razy przesuwany z uwagi na pandemię. I to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy w tym wydaniu magazynu Usteckiego. Kolejna garść informacji z kurortu za tydzień. Zachęcam do oglądania i do zobaczenia.